Zastanawiasz się, co warto zobaczyć w Wiedniu? Planujesz wyjazd, ale nie wiesz jeszcze, jakie atrakcje oferuje Wiedeń? A może rozważasz taki wyjazd, ale jeszcze nie wiesz, czy warto? Dzisiejszy odcinek powinien rozwiać Twoje wątpliwości. Pokażę Ci najciekawsze miejsca i atrakcje w Wiedniu, które warto odwiedzić i zobaczyć, wybierając się tam na weekend. Pokażę też hotel, w którym się zatrzymaliśmy. Jest on bardzo blisko turystycznego centrum Wiednia. Posiada też parking podziemny. To wszystko sprawia, że jest to idealna baza wypadowa do zwiedzania Wiednia. Wiedeń jakoś długo pozostał przez nas nieodwiedzony. Ciężko powiedzieć, dlaczego nie ciągnęło nas jakoś w tamtym kierunku. Być może to język niemiecki, którego nie znamy. W każdym bądź razie w końcu postanowiliśmy się tam wybrać i zostać na weekend. Już teraz mogę powiedzieć, że obawy o język niemiecki były zupełnie bezpodstawne. W ani jednym miejscu nie mieliśmy najmniejszego problemu z komunikacją w języku angielskim. Ready to order? I will get the black pork sausage. And for me, grilled sausage. Yeah. Nawet w budce z kebabami czy w okienku z chińskim jedzeniem na wynos nie mieliśmy większych problemów, żeby się dogadać. Jeśli chodzi o dobrą bazę wypadową do zwiedzania Wiednia, to Natalia znalazła naprawdę świetny hotel. Ja wcześniej znalazłem inny z darmowym parkingiem, ale niestety był dość daleko od centrum miasta. Natalia wyszukała hotel w samym praktycznie centrum Wiednia. W dodatku miał on podziemny parking, niestety płatny dodatkowo 20 euro, ale cena i tak wychodziła podobnie do tego hotelu, który ja znalazłem gdzieś na obrzeżach praktycznie Wiednia. Tamten hotel był oddalony od centrum o jakieś 30 minut jazdy tramwajem. Hotel, który znalazła Natalia, był jakieś 5-10 minut na pieszo do turystycznego centrum Wiednia. Link do tego hotelu, w którym się zatrzymaliśmy, umieszczę dla Was na dole w opisie tego filmu. Zatem ruszając zwiedzać Wiedeń, wystarczył nam niedługi spacer i byliśmy już w samym centrum turystycznego Wiednia, a tam dzieje się naprawdę dużo. Do większości atrakcji udawało nam się dotrzeć bez żadnej komunikacji miejskiej. Po prostu szliśmy jak po sznurku od jednej atrakcji do następnej, a po drodze trafialiśmy na masę innych fajnych miejsc. Dopiero po takim nieco dłuższym spacerze do parku rozrywki Prater, kiedy wracaliśmy z powrotem, okazało się, że na pieszo mamy ponad godzinę drogi. Wtedy po raz pierwszy zdecydowaliśmy się skorzystać z metra. Ale wracając do atrakcji, co warto zobaczyć w Wiedniu? Na pierwszym miejscu na naszej liście jest Pałac Schönbrunn, który jest chyba jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Wiednia. Ta letnia rezydencja Habsburgów jest nieco oddalona od turystycznego centrum Wiednia, dlatego do tego miejsca raczej ciężko będzie dojść na pieszo. Tą atrakcję też warto zaplanować sobie na wczesne godziny poranne, bo później tam robi się dość tłoczno. Do pałacu Schönbrunn trzeba wykupić bilet wstępu. Na miejscu znajdziesz cudowne ogrody, palmiarnię, wewnątrz cesarskie komnaty, których jest aż 1441, a 45 z nich zostało udostępnionych do zwiedzania turystom. Zwiedzający może też podziwiać galerię sztuki czy salon lustrzany. Na drugim miejscu naszej listy znalazła się Katedra Świętego Szczepana. Ta atrakcja to duma i symbol miasta. Majestatyczna budowla, która znajduje się w samym centrum najstarszej części Wiednia, przyciąga ogromne ilości turystów. Jest to romańsko-gotycka katedra, a w jej wnętrzu znajdują się dzieła sztuki, kilkanaście barokowych ołtarzy oraz grobowiec księcia Eugeniusza Sabałckiego. Katedra dostępna jest do zwiedzania i można tam wejść na jedną z wież oraz do katakumb. Z wieży rozpościera się piękny widok na miasto, a żeby wspiąć się na wieżę południową, musisz pokonać jedynie 343 schody. Trzecie miejsce na naszej liście to Belweder. Belweder w Wiedniu to dwa kompleksy. Belweder Górny oraz Belweder Dolny. Dwa barokowe pałace powstały w latach 1714-1722. Na terenie kompleksu znajdują się piękne ogrody, posągi, galerie sztuki oraz muzeum. Belweder był niegdyś pałacem księcia Eugeniusza. Hofburg w Wiedniu to jeden z największych kompleksów pałacowych na świecie. Był on oficjalną siedzibą rodu Habsburgów. Na terenie tego ogromnego kompleksu znajdziesz m.in. słynną hiszpańską szkołę jazdy konnej, austriacką bibliotekę narodową, muzeum księżnej Sisi czy cesarskie rezydencje. To właśnie w Hofburgu Sylwestra organizowany jest słynny bal cesarski. Muzeum Historii Sztuki i Muzeum Historii Naturalnej. Na placu Marii Teresy naprzeciwko siebie stoją dwa majestatyczne budynki. Jest to Muzeum Historii Sztuki i Muzeum Historii Naturalnej. Sam skwer pomiędzy tymi budynkami jest naprawdę zniewalający. Aktualnie znajdujemy się na placu Marii Teresy, kilka kroków dosłownie od parlamentu. Na placu znajduje się właśnie Muzeum Historii Naturalnej, a za mną znajduje się Muzeum Historii Sztuki. Muzeum Historii Sztuki otwarto w 1889 roku. Zbiory muzeum bazują w znakomitej większości na kolekcjach monarchów austriackich. Znajdziesz tam około 30 tysięcy obiektów, m.in. z kamieniny muszli, korali czy kamienie szlachetne. Jest tam 39 sal z ekspozycjami dotyczącymi m.in. dinozaurów, geologii, ewolucji czy historii Ziemi. W kolekcji muzeum jest około 40 tysięcy czaszek. W Muzeum Historii Sztuki jest jedna z największych na świecie galerii. To właśnie tam znajdziesz cenne kolekcje monarchów europejskich,
europejskich czy dzieła sztuki starożytnej. Muzeum otwarto 2 lata po sąsiadującym Muzeum Historii Naturalnej. Punkt 6 to Kanał Dunajski. Kanał Dunajski jest naturalną odnogą Dunaju. Odwiedzając Wiedeń, na pewno warto jest się wybrać w rejs po tym kanale albo na spacer wzdłuż niego, odwiedzając liczne restauracje i bary. To właśnie nad Kanałem Dunajskim często organizowane są przeróżne festiwale. Kanał Dunajski ma 17,3 km długości i przecina go aż 15 mostów. Nad tym kanałem znajdziesz też jedną z najpiękniejszych plaż w Europie. Punkt 7 to Ratusz w Wiedniu. Ogromny budynek ratusza to kolejny, że tak zaciągnę z angielskiego, must see na mapie Wiednia. Ratusz zachwyca niczym magiczna szkoła z Harry'ego Pottera. Od samego początku swojego istnienia był budynkiem użyteczności publicznej. To właśnie na placu ratuszowym organizowane są słynne wiedeńskie eventy, takie jak Wiedeński Festiwal Filmowy. Zimą jest tu organizowany jarmark świąteczny. Obecnie budynek jest siedzibą zarządu miasta, czyli burmistrza i rady miejskiej. Prater to jeden z najstarszych parków rozrywki na świecie, który nadal funkcjonuje i jest otwarty nie tylko do zwiedzania. Na terenie parku jest jeden z najstarszych młynów diabelskich. Cudowny obiekt w starym stylu. Wejście na teren parku jest bezpłatne i płaci się za każdą atrakcję indywidualnie. Zajmujący około 1700 hektarów kompleks wypełniony jest karuzelami, rollercoasterami, barami i miejscami do wypoczynku. Bardzo fajny ten park rozrywki, co nie? Taki retro. Taki retro, no. Jest to na pewno świetna rozrywka dla każdego członka rodziny. Park Prater znajdziesz pomiędzy Dunajem a Kanałem Dunajskim. Punkt 9 na naszej liście to Kościół Wotywny. Kościół Wotywny to kolejna wizytówka miasta. Ta budząca zachwyt neogotycka świątynia z 2 prawie 100-metrowymi wieżami przyciąga turystów odwiedzających Wiedeń. Ten kościół z XIX wieku znajdziesz na głównym bulwarze. Został on wzniesiony, aby upamiętnić cudowne ocalenie cesarza Franciszka Józefa I. Atrakcje Wiednia można wymieniać praktycznie bez końca. Wiedeń zachwyca na każdym kroku, a jego historyczna część to jedno wielkie wow. Dlatego jeśli starczy Ci czasu, to nie poprzestawałbym tylko na miejscach, które do tej pory wymieniłem i dodałbym do tej listy jeszcze kilka miejsc. Oczywiście warto wspomnieć tutaj o cudownych ogrodach Burggarden. Ogród należy do jednego z piękniejszych na terenie Wiednia i choć nie jest największy, to zdecydowanie jest wart odwiedzenia. Ogród był prywatnym ogrodem cesarskim, a wstęp na jego teren jest bezpłatny dopiero od niecałego stulecia. Do 1956 roku, żeby wejść do tego parku i tutaj sobie odpoczywać, trzeba było zapłacić. Teraz jest na szczęście za darmo. Warto też rzucić okiem na budynek parlamentu, którego główny architekt inspirował się sztuką starożytnej Grecji. Budynek parlamentu, który znajduje się właśnie za mną, powstał również w XIX wieku i został zaprojektowany przez Duńczyka, który inspirował się, jak widać, sztuką starożytnej Grecji. Tutaj właśnie widzimy fontannę z posągiem Ateny. Wiedeń to również słynna na całym świecie opera wiedeńska. Otwarcie tego wiedeńskiego obiektu zainaugurowano operą Don Giovanni, a wydarzenie to odbyło się w obecności samego cesarza i cesarzowej. W repertuarze opery wiedeńskiej znajdowały się dzieła Mozarta, Beethovena, Verdiego czy Schuberta. W Wiedniu możesz również odwiedzić dom Mozarta, spróbować słynnego Wiener Schnitzla, Upper Strudla czy spróbować przepysznych kanapek Franciszka Trześniewskiego, polskiego imigranta, którego przekąski są znane zarówno turystom, jak i rodowitym mieszkańcom Wiednia. Austria wraz z jej stolicą bardzo pozytywnie nas zaskoczyły, dlatego zdecydowanie polecamy City Break w Wiedniu. Taka ciekawostka, kanapki w barze Franciszka Trześniewskiego podawała nam pani z Polski. Jeśli chcesz zobaczyć ten bar, panią mówiącą po polsku, wiele atrakcji Wiednia, które zostały tutaj wymienione i nie tylko, to kliknij ten link, który jest już widoczny na ekranie i obejrzyj naszego vloga z Wiednia. W ten sposób będziesz w stanie pewnie poczuć bardziej klimat tego miasta. Kto wie, może to cię przekona do wyjazdu tam. Zatem do zobaczenia w tamtym filmie. Cześć!